Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice w trybie nowej gry plus oczywiście z dodatkowym utrudnieniem jakim jest dzwon demona. Ostatnio udało mi się też dotrzeć do kolejnego już posążka rzeźbiarza właśnie tutaj w świątyni Senpo na górze Kongo, a także pokonać bossa lub mini bossa, ciężko określić, ale generalnie ojca Roberta, którego to petardy tak naprawdę mam wyekwipowane właśnie w tym momencie. No i sobie trochę poeksplorujemy do końca. Jeżeli będzie dobrze szło, to myślę, że jest szansa dotrzeć do naprawdę istotnego miejsca fabularnie, czyli do właśnie tego ostrza śmiertelności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast chciałbym też, jeżeli będzie taka możliwość, no to po ukończeniu właśnie góry tutaj Kongo przejść do tego mnicha z samego początku tej lokacji, aby porozmawiać z nim po prostu i dać mu wiatraczek. Daliśmy mu biały wiatraczek w pierwszej serii, kiedy to przechodziłem Sekiro po raz pierwszy w życiu. Uwaga. Natomiast tutaj puska, dobra, nie, i jest druga. Fantastycznie. Także ten karp mi nie nawiął. Daj mu biały wiatraczek, dzięki czemu mogliśmy go odesłać do pewnej krainy. Jeżeli mu damy czerwony, możemy go posłać do albo lochu, tam do tego lekarza, tak samo jak tego innego już samuraja wysłałem, lub możemy, słuchajcie, zrobić z niego pomocnika, tego bandyty, który w Ashinie jest i co jakiś czas zwiększa się jego jakby zasób przedmiotów, które nam może zaoferować. Sytuacja jest tylko taka... O, czerwono-biały wiatraczek, przepraszam. Trzeba dać. Sytuacja jest tylko taka, że nie wiem, czy będę w stanie do lekarza go odesłać, więc tego nie zrobię, ale sprawię, że będzie po prostu pomocnikiem tamtego NPC i myślę też, że będzie to bardzo fajny finał jego wątku. Nie będzie aż tak smutny, jak mogłoby być. Teraz tak, na górze mam jednego, który jest zwrócony w tą stronę. Także podejrzewam, że niestety, ale nie dałbym rady jakoś tego tutaj po cichu zabić, żeby ten na górze się nie zorientował, ale zobaczmy. Aha, jakimś cudem on tego nie zauważył. No to w porządku, możemy przejść dalej. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie utracę jak ostatnio 12 chyba tysięcy doświadczenia. Było to dość dotkliwe, muszę przyznać. Teraz tak, tutaj nic nie mamy. Poza tymi dwoma gośćmi. Znowu są te wiatraczki, nie? Jakby zupełnie nie można było takiego na przykład wyrwać i podarować go temu mnichowi. Okej. Praktycznie ten pasek doświadczenia się nie porusza. I słuchajcie, mam dla was takie bardzo istotne pytanie. To też ostatnio pod poprzednim materiałem właśnie w komentarzach trochę się pojawiło. Wyniknęło to z waszych też niejako pytań. A, dobra, on jest słaby dość. Może dlatego, że nic nie widzi przez to, co ma na głowie. Nieważne. Słuchajcie, pytanie dotyczyło tego, czy planuję może po ukończeniu tej serii tak fabularnie, że jak już zobaczymy zakończenie, które nazywa się Shura, czy planuję też na tym skopiowanym wcześniej save'ie polecić sobie dalej w po prostu odcinkach, żeby zdobyć też ten lapis lazuli i ukończyć grę zabijając większość bossów po prostu, żeby ta seria była tak totalnie kompletna, tak jak to robiliśmy w pierwszej też serii. Mogłem pokazać po prostu wam inne zakończenie jeszcze, nie, w ramach tej serii. No i widziałem, że w komentarzach większość z was, jak tutaj pytaliście, to bardzo tak entuzjastycznie zareagowała na to, że okej, mogę to nagrać. W zasadzie na pytanie, czy nagrać coś takiego chcieliście. Więc tak też podbijam pytanko w odcinku. Czy macie ochotę na to, żebym po ukończeniu już gry, z zakończeniem Shura, czyli takim naprawdę krótkim, już się wielkimi krokami zbliżamy do tego zakończenia, skopiował sobie save'a i wgrał go i też właśnie zaprezentował wam to jeszcze inne, dłuższe zakończenie, dzięki czemu po prostu będziemy mieli więcej lokacji do poeksplorowania. Także dajcie proszę koniecznie znać, jak to widzicie, czy macie ochotę na coś takiego, czy może niespecjalnie. A ja tak tutaj się jeszcze tylko rozejrzę, co mamy na dole, bowiem jestem definitywnie jakieś, myślę, warte mojej uwagi przejścia. To jest generalnie pytanie do tego, czy po prostu chcecie, żeby seria się skończyła na zakończeniu Shura, czy może jeszcze lecimy z jednym zakończeniem. No tak, wszystkich totalnie może... może nie, bo jest jeszcze takie ukryte zakończenie, ale to też było w pierwszej serii. Proszę.
grubego mnicha. Który wyglądał trochę jak ten na samym początku, chociaż tamten nie chciał nas zamordować, nie był przeciwnikiem w żadnym wypadku. Jeżeli chodzi o mnie, to z przyjemnością bym wam zaprezentował jeszcze więcej zawartości Sekiro w ramach tej serii, ale możliwe, że po prostu jest ktoś już zmęczony jakąś tą serią i chciałby, żeby w tym czasie, kiedy Sekiro się będzie pojawiało, no to żeby weszło na kanał coś jeszcze innego, na przykład Hollow Knight wcześniej, czy jeszcze jakaś inna seria, także bardzo jestem ciekaw, jak tutaj się odniesiecie do tego pytania. Dajcie znać proszę w komentarzach poniżej. Tutaj byliśmy po drugiej stronie w poprzednim odcinku, tak by the way, więc to jest taki punkt orientacyjny teraz trochę, to jest ten rozwalony most, który musieliśmy obejść idąc tamtym przejściem, gdzie był boss. O, tam właśnie. I tutaj już chyba niczego szczególnie ważnego nie znajdę niestety. Także możemy to sobie, słuchajcie, zostawić w spokoju. Pójdziemy ścieżką głównie. Mam te małpy jeszcze po drodze przecież. 180. Ale tu już nic nie widzę takiego. Ale były bardzo mocno nastawione z tego, co jest. Bardzo łatwe do zauważenia, że ja wejdę stamtąd, nie? Po schodach po prostu, taką główną ścieżką. No, tu są zaskoczone, bo wszystkie na plecy, słuchajcie, wchodzimy. No dość niefortunnie się rozstawiły, ten wilk był jakoś tak sensownie tutaj umieszczony. Aczkolwiek to jest i tak z samego początku tej lokacji, nie? Tam moglibyśmy sobie zeskoczyć w sumie na ten dach, co mógłbym nawet uczynić, bo nie wiem, czy tam przypadkiem czegoś jeszcze do podniesienia nie będzie. A tak a propos tej lokacji, to zdobyłem też te łuski karpia skarbów, więc moglibyśmy z tymi łuskami też spróbować w końcu coś podziałać we wspomnieniu Hiraty i może coś zakupimy. Ale to wszystko oczywiście po ukończeniu tego miejsca. Przyznam, że dość sprawnie idzie, jak na to, że staram się dość tutaj czesać te wszystkie lokacje. Dobra, tutaj mamy masę tych posążków. Tam był jakiś punkt do chwycenia. O właśnie, tutaj. Czy to ma sens? Dobra, ma sens, aczkolwiek... Mamy topór, dobra. Walka z nimi nie jest przyjemna. Chyba mnie zabili nawet. No właśnie. One są bardzo mocne, słuchajcie, stwory. Nie usłyszeli tego, ale jaja, co? Nie no, bez jaj. Niemożliwe jest to, żeby oni aż tak słabo słyszeli. Dobra, dało się jakoś zregenerować to wskrzeszenie. O, jest ich tutaj cholera. Zbyt wielu. Gdzie jest ten, który mnie widzi? A, to ci. Oni mi tu nie przyjdą chyba. Dobra, mamy przejście. Zaraz sobie tutaj podejdę, ale jeszcze ten budynek chcę sprawdzić. Nie tylko wiecie jego dziedziniec tutaj, ale również to jest w środku. Interesuje mnie. Zdążę chyba. Proszę bardzo. Bezproblemowo. Staram się zaraz uważnie grać, skoro wiecie, zbliżamy się już do tego drugiego poziomu jakby. O Boże, serio? Dobra, mamy cię. Czy nam przegapimy jakiś skarb? Nie, to jest światło po prostu. Raz i dwa. Proszę bardzo, mamy cię. No i to chyba wszystkie kapelusze, jakie były tutaj do zabicia. Oczywiście widzę, że w środku jakiś mnich łazi. To nie jeden. W sumie, to jest chyba znowu takie dziwaczne miejsce, gdzie jest tak, ten taki siedzący, którego nie możemy zabić w żaden sposób i... Nie wiem nawet, czy byłby sens, żeby walczyć z nim jakoś. Chociaż może zajrzę na moment dosłownie. Z uwagi na chociaż same skarby. Mam kolejnego. Jezus, Marek mi ściąga. Ja zdążę. Coś takiego zrobić? No pewnie, że tak. Ale nie wiem czemu. Nie udało mi się go, kurde, przebić. Dobra, generacja. Zobaczcie, co z niego wyrosło, nie? To jest właśnie esencja tego paskudztwa, jakie my tam mamy.
No nie, nie, tak łatwo to się nie uda niestety. Ej, no weź ty w końcu, gościu. Wosk tłuszczowy. Jestem niemalże pewien, że no w ten sposób tutaj nic nie zdziałam tutaj. Pewnie za chwilę zginę tylko. Z tego co pamiętam, nie można go tak normalnie pokonać, ale spróbuję. Bo skoro tego robala widać, tak? Mhm. On się regeneruje, nie? Wystarczy mi jeszcze to życie. A to sens oczywiście. Też się trochę zregeneruje, no ale... No, nie ma doświadczenia, robal pozostaje żywy, więc to jest ewidentnie ten sam patent, co był wcześniej. Nie ma tu żadnego przejścia, no nie, nie, bez takich... Bez takich smaczków niestety. Okej, okay. Olejmy to po prostu na ten moment. Mnichów, których mogłem, to wybiłem i tyle w sumie. No to cholerstwo zainfekowane niech sobie jeszcze tutaj tkwi. Tutaj moglibyśmy w sumie nawet przejść sobie. Całkiem ciekawa droga, szczerze mówiąc. Może jakoś by się udało tego kapelusza ominąć. A może nie. Problem jest tylko taki, że na nich to ten topór jest chyba jedynym sensownym wyborem. Dobra. Prawie poziom. Jeszcze te dachy miałem sprawdzić przecież, więc nie wiem, rzućmy okiem na to. Nie, tylko czy to nie jest jakiś taki bezsensowny powrót teraz? Trochę jest, słuchajcie. Kurde, to był powrót. Nie! Nie było mnie tutaj. To będzie znowu miniboss. Długoręki, paręcznik, Xenon. Czarny proch. Czarny proch. Na górę? No jasne, na pewno. My się podniesiemy. Tu nie da mi się tak łatwo pokonać, ale... Problem jest taki, że tych mniejszych paręczników to jest za dużo. Co tu z nimi zrobić? Bez jaj! Dobra, cześć. Prawie poziom, gdybym się tutaj wyłożył, to byłaby istna tragedia. O kurde. To było brutalne, naprawdę. Bro, co to jest za miejsce, cholera? Jakby kojarzę coś takiego, że tam było, ale... Aha, czyli wychodzimy po prostu tutaj sobie. W tej ścieżce, co byliśmy przed momentem. Szczureczka jeszcze, proszę bardzo. Nie jedna nawet. Może poziom nawet na nich wybije. O kurde, nie, no więcej tych ptów poproszę. Jest ich zdecydowanie za mało. Co one mają na pyskach? Takie... Efekty, jakby tutaj mega zimno było. Oni przeciwnicy tego nie mieli jakoś. Jakoś tak nie... Nie huchali. Jak na mrozie. Tylko to była chyba też ta boczna ścieżka, nie? Z tym kapeluszem. Spoko, do tego budynku za moment wrócę, to jak najbardziej zrobię, nie zapomniałem o tym w żadnym wypadku. Tylko tak się zastanawiam, czy ja tutaj przypadkiem nie miałem jeszcze posążka, który by mnie jakoś interesował, ale chyba nie. O kurde. No raczej nie miałem. Aha, i to było przejście stąd. Gdzie były te kapelusze. Dobra, gdzie wszystko się pięknie połączyło, słuchajcie.
Fajni zrobieni. Pięknie. Jak pomyślę, ile jeszcze tych poziomów muszę nabić, to aż mi się słabo robi, naprawdę. Jest masakra jakaś. Tam nie będziemy skakać, bo to jest pewna śmierć. To jest w sumie jedyny ten budynek, który nas jeszcze interesuje jako tako, bo... w środku jest właśnie owy paręcznik. Spróbujemy się przedostać jeszcze. Te małe by wypadało cholerstwa powybijać. Może serę te lazulitowe shurikeny i tyle. Kurczę, uwolnić tutaj sensownie. Wydaje mi się, że nie, że musiałbym nawiec, słuchajcie. Dobra, schowamy się. I zaraz się uspokoi sytuacja. Może będzie granulka dobrym wyborem nawet. Dobra, już mnie nie widzi. Nie spodziewałem się, że byłem za Sekiro się tego chwyci. Ładny zasięg, naprawdę. Dobra, żebym nie usłyszał tylko. Bydlak. Dobra, mamy cię. Pareczniku. Nie! Nie to miało być! Okej, okay, czyli Mikilin na to nie działa. Trzeba przeskoczyć go. No nie wiedziałem. No, więcej tych ataków jeszcze rób, naprawdę. Za łatwo jest. I moi drodzy, mamy go, pięknie! A naprawdę na farsie też już tym atakiem byłby w stanie mnie zabić nawet. 2140 punktów. Nie jest źle. I dwie ciężkie sakiewki. No to już jest lepsza nagroda, myślę, niż samo to doświadczenie. Bardziej adekwatna na pewno. Może do ognia nie będziemy się wbijać. Czy w sumie tak poza tym, no to nic więcej nie mamy w tym miejscu niestety, nie musimy się ewakuować po prostu. Chyba że o czymś zapomniałem, jak tak, to dajcie proszę znać i jak zwykle powrócimy do tego miejsca i sobie to ogarniemy. Mam nadzieję po prostu, że uda się jakoś to przejść bez śmierci na tej jednej tykwie już teraz. W razie co jeszcze są te granulki, mogłem co prawda z nich skorzystać teraz nawet, ale... chciałem być bezpieczny dość dłużej. Czy od razu w zasadzie. Dobra, chodźmy tak jeszcze. Czyli jednak to jest skarb. Nie wydawało mi się jakoś tak, nie przewidziało mi się nic. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Tam jest duży gość. Ej! Blisko, nie? Żeby tam wskoczyć. Cholernie blisko. Co on się, kurde, tak drze? Boże. Wiecie co, zrobimy tak. Z tego co pamiętam, mamy tutaj gdzieś kapliczkę! A więc to będzie naprawdę niesamowity skrót w tym momencie. Oczywiście pod warunkiem, że przeżyję. Wszyscy chcą mnie zamordować tutaj. Szybko odpoczynek? Czy zdążę? Pewnie, że tak. Jakoś nie wiem, czemu nie chcieli tutaj wbiec, okej. Okay. Czyli gra mi trochę poszła na rękę, można powiedzieć. Najbliższa umiejętność to są 3 punkty, więc nie możemy tego w tym momencie zrobić. Zbadajmy ten obiekt. I zobaczmy, co się po prostu wydarzy.
I to jest dopiero, moi drodzy, niespodziewana rzecz i to bardzo. Sorgo, dokładnie. Trzy małpy. Hitotsu wo koroko. A oto jeden z ciekawszych i bardziej pomysłowych bossów moim zdaniem. Jest to tak, dzwonek komnat iluzji. Dzwonek z pięcioramienną rączką z postarzanego brązu. Można z niego korzystać wielokrotnie. Małpy, wilki i im podobne wracają do stanu początkowego po użyciu dzwonka. Jednak małpa uwięziona w parawanie nie ucieknie nawet jeśli zadzwoni dzwonek. Co to oznacza? Małpy mamy tutaj i one się, słuchajcie, ukrywają na najróżniejsze sposoby. No i musimy po prostu pokonać je. To jest boss! Tak w zasadzie można powiedzieć. Widzicie? Musimy się do nich jakoś zakraść. Ale tutaj zasuwają do nas. Możliwe, że cukierek Gacina byłby świetnym wyborem. Boże, spuszyłem te małpy. Były dwie obok siebie, nie? A może ustawimy faktycznie ten... Zabij na alarm. Dobra, mamy małpę, moi drodzy. I to... Może dwie? Mamy dwie małpy, moi drodzy. Pięknie. Za jednym razem, pół życia bossa zjechane. Teraz czas na odkrycie tych gorszych małp. Nie wiem, czy miałem farta, czy tak to się zazwyczaj robi. Najgorsze jest to, że totalnie nie wiem, gdzie one mogą być, więc warto nasłuchiwać. Jest kolejna, słuchajcie. No i cukierek Gacina to jest świetna strategia. O kurde! Dobra, tu jest gorzej, widzę. Mamy jakieś mroczne małpy. Które chyba... Wynikiem tego? Stwora? Tak! Życie zjechane, świetnie! O Boże, znowu. Są dzwony, które możemy też znaleźć na dole. Nie pamiętam strategii na tego bossa, ale na razie chyba jakoś idzie. Małpy są niezwykle płochliwe. No, może być teraz dosłownie wszędzie, słuchajcie. Obszar. Walki, tak, z tym bossem, czyli zabawy chowanego, jest naprawdę przeogromny. Była tu. Widać ślady. Jest tam. Moi drodzy, mamy tę małpę, ale czy uda mi się to wykorzystać? Ona jest naprawdę niesamowita, jak widzicie. Nic z tego nie wyszło. Patrzcie na to. Musimy chyba te dzwony odkryć tutaj jakoś. Chyba bez zabicia w dzwony chyba się nie obejdzie, tak mi się wydaje. Co to jest za wiadomość? Ten dzwon ogłusza, od bezmyślnego uderzenia będzie dzwonić w uszach. O właśnie. Opa. Zwróciła uwagę, że mogę tutaj gdzieś być. Nie wiem tylko, jak się dostać na ten dach teraz, na którym tutaj ona się... Kurczę, rozsiadła. Na pewno nie w ten sposób. Znaczy, nie zginiesz od czegoś takiego.
Aha, i od początku zaczynamy. Ja pierdziel, naprawdę. Znaczy nie musimy walczyć od nowa, jak widać, no życia mnie, znaczy, tym bossowi nie zregenerowało. Tylko małpa po prostu. Sobie pewnie będzie siedziała w innym miejscu, co? Czy nie? Czy tylko ja muszę zacząć od początku, w tym sensie, że respi mnie na samym starcie? Nie, małpa jest tam, gdzie była, no okej. Widzimy ją ewidentnie na samej górze. Może muszę je zabić najpierw, nie wiem. Dobra, regeneracja. No i małpa tam sobie siedzi. Widzicie, stała się teraz fizyczna jakby. Nie wiem, czy to, co robię, ma sens jakikolwiek, szczerze mówiąc. Obawiam się, że nie, że musimy ją... najpierw jakby sprawić, żeby się stała fizyczna niejako, może? A może jest fizyczna, jak jesteśmy tylko blisko? Ciężko powiedzieć, kurde. Może dopiero jak będzie ogłuszona, to zadziała. Nie walczyłem naprawdę dawno z tym bossem, nie pamiętam totalnie, jak to się robi. Totalnie inny boss, nie? Od wszystkich innych. Dobra. Chodźmy do dzwona może. Spróbujmy to zrobić tak, bo skoro wiemy, gdzie jest, to możemy poeksperymentować teraz z tym. Raz. Dwa. Nie, na pewno nie tak. Chociaż? To może się udać, moi drodzy. Z tym, że musielibyśmy ją zaskoczyć bardzo. Podejrzewam, że to jest bardzo zła taktyka. Nie, to na pewno musi chodzić o coś innego. Faktycznie trzeba było zabić kilka tych dzwonów, wiecie? Żeby to miało sens. Spróbujemy. W sensie jakby nie staje fizyczna na cały czas. Nikły płomień na wietrze, gdy gaśnie miejsce. Staje się ciemne jak noc. No właśnie. Jak to zgasić? Muszę to otworzyć. I po prostu wywieje to wszystko. Dobra, a tędy przebiega. Więc brzmi dobrze. Więc teraz w teorii tutaj powinno być na przykład łatwiej już. Jakie tu były jeszcze utrudnienia dla tych małp? Przecież może to już nawet by wystarczyło. Możemy z ceremonialnego tanto skorzystać, abym miał shurikeny jeszcze. I
zejdziemy z tego, ustawimy sobie wyduchowienie Gachina. Dobra, czyli widzę, że tak. Będzie generalnie biec tą samą ścieżką co zawsze. W sumie w tym miejscu jestem w stanie ją trafić, a jeśli życie jakoś nie regeneruje wybitnie, zatem to może nie być głupi pomysł. Dobra, ona sobie tam schodzi. Więc znając jej ścieżkę i miejsce, w którym teraz będzie, możemy ją podejść nieco inaczej. Ona jest teraz w bardzo mrocznym miejscu. Co jest, wiecie, z niesamowitą korzyścią dla mnie. Pytanie tylko, czy ona stoi tyłem, czy przodem do mnie. Przodem. Co może mieć niefajne konsekwencje dla mnie, ale... Może się nie połapie, że ja tutaj jestem. Nie połapała się, moi drodzy. Mamy małpę. Już czwartą, czyli ostatnią. Egzekucja Shinobi. Dość nietypowy boss, bardzo fajny, pomysłowy. No ale walka, już po prostu, który się walczy, nie jest jakoś może porywająca. Jest to boss taki, wiecie, z serii, jak znacie sposób, to jest łatwy, nie wiem, jak Smoczy Bóg z Demon Souls. Taki bardziej oskryptowany po prostu. あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれど、それは叶わぬようです。目を閉じてください。奥の院にて、お会いいたしましょう。 To jest dopiero, słuchajcie, kurczę, zwrot akcji, nie? Pojawiamy się w zupełnie nowym miejscu, moi drodzy. $15,000 punktów. Wspomnienie małpy z parawanu. Jak widzicie, był to boss. Mamy wspomnienie, więc możemy się wzmocnić. Wspomnij walki z niezwykłym przeciwnikiem, który wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Małpy z parawanu strzegły komnat iluzji i zaprzyjaźniły się z boskim dzieckiem odnowienia. Dokładnie, moi drodzy. Wreszcie dotarliśmy do tego boskiego dziecka. Możemy też pójść do komnat iluzji, ale najpierw pojedziemy sobie do tego jeszcze posążku rzeźbiarza i myślę, że w tym miejscu byśmy mogli na spokojnie zakończyć ten odcinek, także z tego sanktuarium przejdziemy sobie dalej następnym razem. No i też jak już kończymy w sumie świątynię Senpo, tam jeszcze wrócimy do tego miejsca, gdzie byliśmy przed bossem i wybiję tych innych przeciwników jeszcze, bo nie chcę ich zostawić w spokoju i pójdziemy też dalej, potem też jest ścieżka. No ale jak to już to zrobimy i definitywnie zakończymy sobie temat świątyni Senpo u góry Kongo, no to przejdziemy sobie do nawałnicy siły, czyli do obiecanego trybu. A tymczasem zrobimy sobie jeszcze wzmocnienie siły ataku za sprawą właśnie tego wspomnienia. I proszę bardzo, jesteśmy jeszcze po prostu mocniejsi w tym momencie. Także to by było tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie proszę kciuka w górę. Zachęcam do komentowania i do oczywiście subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już jutro o 17. Trzymajcie się. Hej i zapraszam o 18 dziś i jutro na livestream. Trzymajcie się raz jeszcze. Zapraszam na Twitcha. Link w opisie. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.